Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiejszym bohaterem jest MacKay-22 na dosyć rzadkim, unikatowym czołgu, jakim jest Scorpion. Czołg premium amerykański TDEC 7 tieru. Był do kupienia, nie pamiętam czy raz, czy więcej razy. Natomiast wydaje mi się, że specjalnie dużo osób go nie zakupiło, bo na randomach ja go osobiście dosyć rzadko widuję. Pojazd bardzo specyficzny. Typowy taki glass cannon, czyli zero pancerza. Można go łupać z haeków, i z wyśmienitym działem. Naprawdę to jest siódmy tier, a działo ma penetracji 219 i 240 obrażeń. Także rewelacja. I na hitach mamy aż 275 peny, 240 obrażeń. Haeki mają penetrację 45, nie za dużo, 320 uszkodzeń. Co ciekawe, losowanie 24%, także naprawdę nie zapowiada się dobrze. Zatoka Rybacka. No i zobaczymy sobie bardzo ciekawą bitwę na tym rzadkim czołgu. Po pierwsze, bitwa będzie dobra i ciekawa, a po drugie, maszyna na pewno warta pokazania. Kamuflaż również tutaj kolega założył sobie taki unikatowy z jakiejś tam nagrody chyba za kampanię, z tego co dobrze się orientuję. Także tym bardziej dosyć rzadki pojazd. Co ciekawe, pojechał MacKay w miasto i będzie korzystał z kamuflażu, który ten czołg chyba ma bardzo dobry. Siatka lornetka, czyli zestaw kampera. Pierwszy cel PT-7 artylery trafiony bez żarówy. Pierwszy frag, 220 obrażeń. No i oglądamy, teraz mamy luksika. Weszło za 255. Z tego co tak po tych dwóch strzałach można zaobserwować, pociski lecą bardzo szybko. Powiem szczerze, nie sprawdzałem tego, jak to wygląda, ale wygląda to przyzwoicie. Dwa fragi, 3 do 4. Na razie stoi w mieście, wykorzystuje dużą warstwę tutaj drzew, krzaków. No ale jest prawie że na pierwszej linii, bo koledzy w hewikach są ustawieni nieco bardziej z prawej strony. 3 do 5. Powoli drużyna przeciwna zaczyna zyskiwać przewagę. Na drugiej stronie tylko MX-12T i SU-152, który zwiewa. T-29 wybrał linię 1, właśnie przez nią sobie spokojnie przejechał. No i ta bitwa wygląda, że będzie dosyć trudna do ugrania. 3 do 6. Wszystko siada. MacKay wykorzystuje mobilność tego Skorpionka. No powiem szczerze, tak jak sobie oglądałem tą bitewkę chwilkę wcześniej, to trochę to wygląda jak taki stary Hellcat. Bardzo dobre działo, bardzo dobra mobilność, dobry kamuflaż. Także miłośnicy Hellcata, no myślę, że jest to propozycja dla Was jak najbardziej. Co prawda losowania, wiadomo, nie te, no ale za to działo penetracji 219. Pozwala, myślę, spokojnie grać na gorszych losowaniach. T21 wystaje wieża, oczywiście przejdzie przez tą wieżę bez problemu. Stoi na otwartej przestrzeni. Prawie 400 metrów, także tutaj spota nie dostanie. Plus kamo i siata. 4-9, wszystko nam się tutaj składa. Mamy teraz tygryska. Działo skupia, powiedzmy, przyzwoicie, przeładowanie. Ja wiem, tak na oko, około 6 sekund pewnie. Mamy 3 fragi, 1600 widocznych obrażeń. Wszystko się złożyło, parę czołgów w mieście ściśniętych na małym obszarze. No nie są to na pewno najlepsze warunki dla Skorpiona, żeby wyciągać bitwy. Jednak ten czołg to jest totalny papier. I z pewnością on lubi długie, otwarte przestrzenie. Na pewno czołg sytuacyjny pod tym względem, że musi dobrze wylosować mapę, bo przy złych drużynach i niekorzystnych mapach, no de facto tu jest taka sytuacja, że cała drużyna jest w mieście i nie mamy zupełnie jakby dystansu tych czołgów, no to może być trudny do grania, na pewno. Baza kapowana, czyli za chwilę będziemy wzięci w dwa ognie. Tutaj KW-2, Churchill, oczywiście KW-2 i ten Skorpion, no to KW-2 jakby nie trafiła, to myślę, że na hita spokojnie bierze tego Skorpiona. Teraz mamy oczywiście spota, bo dystans był krótki. Cromwell się dingnął.
To dosyć ciekawe i szczęśliwe. Teraz już nie. Tam chyba wcześniej musiało jakoś się zatrzymać na gąskach. 8-11. Nasze czołgi jak stały, tak stoją. Teraz strzał na wyczucie, wycofanie. No i oglądamy. Bitwa na pewno sytuacyjna, ale przynajmniej nie nudna. Także nie ma strzelania z jednego miejsca. Makaj, widać, że zawodnik trochę na TDK grał, bo robi manewry, gra tak, jak grać TDK powinien, czyli właśnie wykorzystywać mobilność, zaskoczenie, manewrować. Teraz spot, szkoda. Szkoda tego spota, bo była szansa, że tutaj się nie zaświecimy. 9-12, trudna sytuacja. Nasza drużyna już tutaj wzięta w łapska wrogów. Mamy SU 122-44. Bez spota. Czeka Makaj chyba na siatkę. Siatka się załączyła. Nie mamy spota. Widzimy dosyć blisko odległość, a bez spota. Także momentami na pewno przy wykorzystaniu krzaków można tym czołgiem bawić się troszkę w ninja. Na pewno. 10-12, 2,5 tysiąca widocznych obrażeń. Mamy SU, Emila. 10-13, no teraz jeszcze trudniej. SU nas nie świeci. Zobaczcie, dystans naprawdę krótki. To było ile? Ze 150 metrów, jak dobrze patrzyłem? Teraz już się zaświeciliśmy. Nie, to było mniej niż 150 metrów. 120 metrów może. Teraz SU szybko ładuje, ale Skorpion przeładował jeszcze szybciej. 11-13, 4 fragi, 2700 obrażeń. Obrót, jak widać, nieco kuleje. Nie jest jakiś perfekcyjny, ale mamy za to wieżę. Tutaj można spokojnie nadrobić. Mamy Cromwellka. Trzeba jak najszybciej pomóc temu Tygrysowi. Teraz nisko przylosowało. Trudna sytuacja. Tygrys pada. Zostajemy sami na 4 czołgi. Widzimy, warstwa krzaków nieźle nas chroni. Bez spota, mimo ruchu. Także no, na pewno trzeba uznać za zaletę kamo tego pojazdu. Blindzik powinno wejść. No ale niestety szturę Remil. Jeśli on ma topową armatę, to może tutaj nas nieźle poharatać. Teraz bardzo mądrze przełączenie na hajeki. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Arta sojusznicza trafia w tył Sturer Emila za prawie wszystko. Bardzo dziwna sytuacja. Całkowite głupie zachowanie. Na dwa hajeki, niestety nieszczęśliwie. Piąty frag, 3300 obrażeń, powrót do apeków. Bardzo dziwna, kuriozalna sytuacja. Arta pacnęła swojego za prawie wszystko. Wykańczamy teraz na szczęście Cromwella i pozostałe dwie arty. Także no myślę, że do epickiej bitwy troszkę tutaj jeszcze brakuje, no bo zawsze zostawanie na same arty. No to wiadomo, był ten pełny szturer, no ale sytuacja się złożyła dosyć dziwnie i wyjechał praktycznie na strzała. M44 oraz Bishop. 6 fragów, 3,5 tysiąca widocznych obrażeń. Można to jeszcze poprawić. Na arty trzeba bardzo uważać, bo wiadomo, przy takim pancerzu, a raczej jego braku, nawet splash można tutaj załatwić. Oby tylko nie dostać spota. Jazda przez środek. Wiadomo, po te arty Bishop pewnie jest gdzieś bliżej, bo on nie ma zupełnie zasięgu. Także powinien gdzieś być, według mnie, tutaj na środku. Ale zaraz się o tym przekonamy. No i M44. Wrogowie mają więcej hapsów. Oczywiście znowu przełączenie na haeczki. Także próba takiego żonglowania, tak aby zdjąć może na hita te arty. Niszczenie drzewek w sytuacji, kiedy zostajemy na arty, nie jest dobrym pomysłem, ani murków. Bo różnie to może być. Zaświecona teraz żaróweczka, siatka. Nic nie ma, jedziemy dalej w poszukiwaniu. Oczywiście najpierw trzeba sprawdzić miejsca oczywiste. Arta może patrzeć, także to jest błąd. To jest pokazywanie arcie dokładnie, gdzie się jedzie. Plus jeszcze żarówa, o dziwo. No i trzeba zwiewać. M44 na plecach, oczywiście magiczny kamuflaż artylerii. Zawsze normalnie arta świeci się później. Ja nie wiem, co jest z tym kamo, ale to już jest nie pierwsza sytuacja. Bishop wiadomo, przy tym reloadzie można z tej ostro spamować amunicją. Wycofanie. Wiemy, gdzie jest M44, to już dobrze. Wystarczy teraz tylko odpowiednio się ustawić
poczekać na niego. Widzimy prędkość około, no tak, 45. Przydałby się, myślę, więcej. Przy takiej małej masie, przy takim, powiedzmy, małym dziale i braku pancerza, jakby ten pojazd miał 60 na godzinę, to byłby, myślę, całkiem ciekawą pchełką. To 45 trochę tak, chyba takie sztuczne ograniczenie. Mamy M44, strzał z HEK-a prawie za wszystko, zabrakło niewiele, szkoda. Mamy spota, trzeba uważać. Arta nie trafiła, ale Bishop zaraz tej będzie skupiał. Trzeba zwiewać 7 fragów, szansa na Radleya. Oczywiście ucieczka. No i jeszcze formalność, czyli wykończenie Bishopa. Oczywiście Bishop może też nas zabić, nie jest wykluczone. Te HEK-i tutaj w tej bitwie troszkę były nieszczęśliwe, troszkę losowało słabo. Mamy Bishopa, 350 HP, bez spota, wiadomo. No i teraz tylko dokończyć Bishopa i oglądamy sobie screenki. Tak jest. Na screenach widzimy odznakę mistrzowską Radleya Waltersa, duży kaliber oraz specjalista. Wynik końcowy to 4609 obrażeń. Naprawdę fajny wynik jak na siódmy tier. Czołg praktycznie bez pancerza. 8 fragów. Expo naliczyło, no tak powiedzmy, przyzwoicie, ale mogło więcej. 1557. No i zarobek tej pchełki to 92 tysiące na czysto. Także fajnie. Małe koszty naprawy, małe koszty amunicji. Także zarabiaczka całkiem ciekawa. Dystans 3 km 700 metrów mniej więcej. Także no, bitewka, myślę, fajna. Fajnie zobaczyć takie maszyny, których zazwyczaj się nie widuje. I tyle. Dzięki za powtóreczkę, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh.